Set. Czysto. I zobaczmy, Swoboda już jest na pierwszym miejscu, czy też Forbcy, ale teraz i Włoszka próbuje atakować Polka! 7-0-2. Najszybciej na świecie. Urwany ta jedna setna sekundy, która pozwala jej wyprzedzić Shashile Forbcy. Brawo, Ewa Swoboda. To jest walka na ułamki. 7-0-1. Po korekcie 7-0-1, a więc już blisko równej siódemki, ale też z każdym startem reprezentantka Polski się poprawia. 7-0-2. To jest naprawdę, to był najszybszy bieg w tym roku na świecie. No, panie Krzysztofie, idzie bardzo dobrze. Mówię oczywiście do Krzysztofa Wolsztyńskiego. Z tych trzech najlepszych zrobiło się pięć najlepszych wyników na świecie. 8 w Bostonie, 5 tutaj w Toruniu. Także mamy do czynienia naprawdę z wielkim, wielkim, wspaniałym meetingiem i cieszy, bardzo cieszy, że wśród tych najbardziej spektakularnych wydarzeń są wydarzenia, które kreują nasze reprezentantki i nasi reprezentanci, a tutaj Ewa Swoboda 7-0-1. Już niedaleko, już niedużo do granicy 7 sekund, ale tą najlepszą formę spokojnie Ewa, myślę, przygotowała na zawody w Glasgow. Niesamowita jest skuteczność tego progresu w tym sezonie w Swobody. Zaczęła od 7-0-8, później było 7-0-7, 7-0-4, 7-0-1. Tak to w tej chwili wygląda. No, kwestią momentu jest